Zło na długą metę nie ma szans. Zło jest słabsze, wbrew temu, co niektórzy sądzą, że ma taką potęgę, że prowadzi swoją ofensywę niszczącą na tym świecie i prowadzi skutecznie, to na długą metę to zło rzeczywiście przegrywa. No i to i zawsze, jak już rozpoznałem ten komunizm jako takie społeczne zło, no to zdawałem sobie sprawę, że to przegra i że ja jestem po dobrej stronie, jak jestem przeciwnikiem tego systemu. Był system zakłamany, zbrodniczy, nierozwojowy w tym sensie, że w dużym stopniu tym krajom, które opanowywał, odbierał możliwości uczestniczenia w procesie konkurencji światowej. Siła wojska, siła organizacji, aparatu w dużym stopniu zdusiła ten opór, taki spontaniczny opór strajków. Przełomowym pewnym punktem dla nas ludzi Solidarności jeszcze wtedy był kwiecień 82 roku. Zrozumieliśmy, że tutaj tej Solidarności, która jest w naszych sercach, że jej się nie da wynegocjować, wymodlić, wyprosić, że będziemy ją musieli wywalczyć po prostu. I to były takie głębokie korzenie tej Solidarności walczącej. Były też spory o metody walki z RKS-em, z Władkiem Frasyniukiem, ale to były mniej istotne rzeczy. No, sami nie wiedzieliśmy, czym ma być ta Solidarność walcząca, czy ona ma być tylko gazetką, czy jakby z luźnym porozumieniem jakby tych grup aktywnych sprzeciwie wobec reżimu, a potem że organizacją, no i a potem jakie mają być zasady tej, czego chcemy naprawdę. No, to były takie może nasze marzenia, no i wokół tych marzeń zaczęliśmy się organizować, takie były początki. W 1982 roku ta konspiracja polegała właśnie na wydawaniu gazety, na jej redagowaniu, na jej kolportowaniu i to była główna rola tej konspiracji. No, wszystkie inne rzeczy, jakieś strajki, to były takie tylko dodatki. Solidarność jakby przestała wierzyć w to, że może wygrać z tą komuną. Tak nam się wydawało. Solidarność walcząca była w swoich kierowniczych gremiach jedyną organizacją konspiracyjną, która nie była spenetrowana. Praca podziemna nie była na widelcu służb bezpieczeństwa. Organizacja się rozrastała. To była główna nasza też droga jakby takiego sporu, że chcieliśmy, żeby ta organizacja była coraz silniejsza, coraz większa. Byliśmy taką organizacją, która była bardzo trudna do rozbicia, bo nawet jak poszczególne struktury wpadały, jedna tam struktura drukująca wpadała, czy dwie, czy trzy, to powstawały nowe struktury. Też były takie jakby osoby, które u nas uczyły tego wszystkiego. Byli lepsi, gorsi drukarze, prawda? Lepsi drukarze szkolili gorszych drukarzy i tak dalej. To było taki system samonapędzający się system w sumie. Wtedy jakby te nasze metody były na tamte jakby zagrożenia. A teraz jakby ta walka o sprawiedliwość, o solidarność wymaga innych metod, bo też są inne zagrożenia. No, ale tak, no, nigdy ten świat nie będzie światem doskonałym. Zawsze na każdym etapie czeka nas, jak to mówił Norwid, przepalanie tego globu sumieniem. No. Ja się cieszyłem bardzo, jak widziałem tą taką ofiarność tych moich kolegów, koleżanek, no, taką wielką ofiarność, skrywałem się w podziemiu, znaczy w jakimś sensie w tej sytuacji takiej, że tylko ten swój czas mogę poświęcić na konspirację, no, że zachowują tą konspirację. To było bardzo trudne, no, a potem to było tak trudne, z jednej strony oni nakładali podsłuchy, na przykład u Zbyszka Osiewicza założyli podsłuch w kontaktach. Myśmy ten podsłuch wykryli. Części tych podsłuchów to były specjalne, jakieś elektroniczne, wtedy najnowszej generacji urządzenia, które przechodziły ze Stanów Zjednoczonych. I potem te podsłuchy kontaktowe zamieniali na podsłuchy mikrofonowe, bardziej, czy trudniejsze do wykrycia. Solidarność walcząca tu na terenie Wrocławia była najpotężniejszą strukturą, jakby taką konspiracyjną, jeżeli chodzi o wszelkie możliwości wydawnicze, informacyjne, radiowe. Groziło nam to, że przestaniemy to robić, tak można powiedzieć. To była największa groźba. I po to zrobiliśmy, po to też dawaliśmy swoją przysięgę, że przysięgam walczyć, że poświęcać swoje siły, czas, a jeżeli za nie potrzeba swoje życie dla zbudowania takiej Polski, tak? No, żeśmy się tak jakby wzajemnie wzmacniali, no. Wzmacnialiśmy się
tym, że byliśmy razem, że mieliśmy przykłady też ludzi, którzy właśnie robią to lepiej od nas, tak, że są bardzo dobrzy i tak się podbudowywaliśmy tym razem wzajemnie. No i to była taka groźba, że groziło nam też przegranie, w tym sensie, że nas rozpracują, że się jakby tak no, znajdzie wśród nas konfident, który nas wyda i wszystkich nas pozamykają i rozbiją nas, no, i że cała nasza ta praca tylko się częściowo przyda. Niektórych nas pobili, bo niektórych młodych ludzi, zwłaszcza młodych, i tego bili, tych chłopców, no bardzo, bardzo wiele ludzi też straciło zdrowie. Setki ludzi straciło jakby swoje możliwości egzystencji normalnej. Największym zwycięstwem Solidarności Walczącej jest to, że pokonaliśmy komunizm. Jesteśmy właśnie z rzeczywistości właśnie wolności, natomiast jej porażką jest to, że nie mamy solidarności, że brak jest tej międzyludzkiej i międzynarodowej solidarności.